Następnym naszym gościem jest publicysta, redaktor naczelny miesięcznika Komandos. Czy jest gdzieś pan tutaj? Tak. Zapraszamy pana Andrzeja Wojtasa. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Nie jestem mówcą, ale to, co robię w Komandosie, to trwa już ponad 25 lat, więc gdzieś tam na internecie nawet napisali, że jestem najdłużej żyjącym redaktorem naczelnym w Polsce. Niektórzy koledzy pytają, jak długo jeszcze. No, chyba trochę jeszcze. Ale przez to, co robię od ćwierć wieku, mam przegląd, co jest związane z bronią, z przemocą zinstytucjonalizowaną, z przemocą ślepą, z wojną jako zjawiskiem antropologicznym. To jest już kilkaset numerów. W każdym z nich jest jakiś opis broni, ale także opis jej użycia. I z moich obserwacji wynika, że tak powiem, jedno, że to nie tyle broń jest niebezpiecznym narzędziem, choć oczywiście jest, to człowiek jest niebezpiecznym narzędziem. I tak jak państwo tutaj siedzicie przy stołach, każdy z was może zadać osobie siedzącej naprzeciw cios łyżeczką w oko. I będzie to równie niebezpieczne, jak wyciągnięcie jakiejkolwiek broni strzeleckiej. To może tyle na początek. Po drugie chciałem powiedzieć, że wywodzę się z rodziny osadników wojskowych z Wołynia, ze wschodu. I tam był taki zwyczaj we wszystkich tych rodzinach, że dzieci w wieku lat 6 płci męskiej otrzymywały floberty. Karabinki małokalibrowe. Natomiast dopiero w wieku lat 7 mundurki szkolne i tornistry, czyli taki chłopak potrafił całkiem nieźle posługiwać się bronią, strzelając do kawek, wiewiórek, szczurów, czy też strzelając zupełnie rozrywkowo i sportowo do celu, zanim nauczył się poprawnie czytać i pisać. Okazało się potem, po wywózce, że ta umiejętność, jak również inne elementy wychowania rodzinno-patriotycznego tej społeczności skazanej przez Stalina i jego oprawców na eksterminację pozwoliły przeżyć. Przeżyli niemal wszyscy, więc to jest jakby taka druga obserwacja. Co więcej, te osady, które, że tak powiem, mimo odejścia mężczyzn na front, na wojnę, przegraną z góry, że tak powiem, zostały pozbawione pozornie jakiejkolwiek ochrony, okazało się, że te dzieciaki i starcy byli w stanie zapewnić tym osobom bezpieczeństwo. To jest taka druga moja konstatacja. Trzecia jest nader smutna, dlatego że to społeczeństwo po roku 45 zostało bardzo skutecznie rozbrojone. Rozbrojone do spodu. Natomiast nigdy nie udało się ze strefy intelektu, ze strefy myśli usunąć wszelkim, że tak powiem, sternikom masowej świadomości zdolności konieczności do samoobrony. To jest ta siła, która pozwala z optymizmem patrzeć na wszelkie fale idące przeciwko rozbrojeniu, na wszelkiego rodzaju dyrektywy, bądź też manipulacje czy zaniechania, o których tu mówili moi szanowni przedmówcy. Tego z doświadczenia prawie tysiącletniego wypreparować się po prostu nie da, więc jestem raczej optymistą. Wydaje mi się, że te fale, które idą, liberalne fale, zostaną odparte, a potem spokojnie powstrzymane. To będzie trzecia taka moja uwaga. Przez te ćwierć wieku obserwowałem najrozmaitsze manipulacje związane z uniemożliwieniem dostępu rodaków do broni, jakiejkolwiek, i strzeleckiej, i białej.
To jest kwestia nie tylko tego lobby bolszewickiego, policyjnego, milicyjnego, jego interesów, ale w ogóle służb publicznych, które jakby uzurpują sobie prawo do absolutnego dysponowania narzędziami przemocy. Inna rzecz, czy one w interesie publicznym są w stanie tych narzędzi użyć, bo z moich obserwacji naocznych wynika, że po pierwsze funkcjonariusz publiczny posiadający broń jako znamie władzy jest niebezpieczny dla siebie, dla swoich kolegów, dla postronnych obywateli, dopiero na czwartym poziomie dla przestępców. Mógłbym tutaj sypać przykładami, ale to jest pewne i oczywiste. Sądzę, że warstwa polityczna, również im wyższa, tym gorzej, też nie jest zainteresowana dopuszczeniem populusu do posiadania broni, dlatego że to tę warstwę, która w zasadzie jest uzbrojona, warstwę poselską, senatorską, sędziowską, prokuratorską, generalską, między innymi możliwość posiadania własnej broni odróżnia od reszty społeczeństwa. Miałem okazję również przekonać się naocznie, że takie są poglądy ludzi, którzy już tę broń posiadają i to jest to, co ich wyróżnia od reszty zwykłego, od szarego, zwykłego człowieka. Mimo wszystko pozostaję optymistą, bo tak jak jest taki dowcip, gorzki może trochę, że Pan Bóg, dzieląc dobra pomiędzy narody, podarował naszym wspaniałym, drogim sąsiadom placet na wielkość. Natomiast Polakom zostawił placet na niezniszczalność. No i może takie słowo jeszcze, o ile zapamiętam, XVII-wiecznego poety, historyka, husarza Wespazjana Kochowskiego. To brzmiało bodajże tak: tej, w której żyje pieszczonej wolności, winienem bronić i strzec z wszelkiej siły, choćby niebiosa, choćby wysokości, wraz się na głowę moją zawaliły. Dziękuję Państwu, pozdrawiam.